Siemano wszystkim, tutaj Polski Gamer 17 i witajcie w moim kolejnym Let's Playu. Zagrajmy w Pac-Man World Repack na Xboxa Series X, ale także ta gra jest dostępna na Xboxie Series S, na Xboxie One, na Playu 4, na Playu 5, na Nintendo Switchu i także na PC. Ale gramy na Xboxie, ponieważ Xbox jest teraz moją główną platformą tej generacji. PlayStation 5 mnie bardzo zawiodło, szczerze. Ta gra, przepraszam. Ta konsola była pełna wad. Głupie decyzje Sony plagują konsole w lewo i w prawo. Ich serwis PS Plus jest chujowy, w przeciwieństwie do Game Passu. I jak chcecie być super zarąbiści, to możecie nawet na Xboxie zainstalować emulatory PlayStation 2 i PlayStation 1. Ale to będzie temat na kompletnie inny dzień. Więc Pac-Man World Repack to jest remake oryginalnego Pac-Man World na PlayStation 1. Ale także wyszedł taki demake na Game Boy Advance parę lat później. Trzymać się z dala z wersji gameboyowej Pac-Man World, ponieważ to jest mega downgrade, który eliminuje dwa światy, wszystkich bossów oprócz ostatniego i ogólnie nie jest przyjemną grą do grania. Ale cóż, szczerze nie spodziewałem się, że w końcu Namco będzie robiło remake Pac-Man World, ponieważ to jest gra, która była oczekiwana przez dużą ilość fanów, ponieważ zawsze kiedy wychodziła kompilacja Pac-Mana, to zawsze brakowało Pac-Man World. I moim powodem, czemu nie dali Pac-Mana World to Collector, to jest ponieważ to była gra na PlayStation 1 i by musieli stworzyć emulator na Play 1. Taka mała ciekawostka, technicznie istnieje koreańska wersja PC-towa Pac-Mana World 1, którą próbowałem znaleźć, ale okazuje się, że ta wersja PC-towa to tylko płyta z zainstalowanym tym emulatorem PlayStation 1, więc technicznie nie ma wersji PC-towej, tylko Korea lubi być taka zjebana czasami. Drugi przykład tego to jest to, że na przykład jest koreański port Mega Man X7, ale praktycznie to też jest emulacja Playa 2, ponieważ wszystkie przyciski są z wersji PlayStation, a nie ma, wiecie, ikon klawiszy komputerowych. No ale cóż. Więc oryginalny Pac-Man World był stworzony przez Namco Hometech. Oryginalnie ta gra miała być grą w stylu Bubsy 3D pod nazwą Pac-Man Ghost Zone, która miała być ambitnym projektem, jak chodzi o Pac-Mana, ale ten projekt był tak katastroficzny, że Namco zwolniło prawie wszystkich ludzi ze studia Hometech i ci, którzy pozostali, mieli zadanie na stworzenie nową grę Pac-Mana. I oni stworzyli Pac-Man World na Play 1. Oczywiście na moim starym kanale zrobiłem Let's Play z Pac-Mana Worlda i ten Let's Play przepadł. Ale także pomidorowy chyba zrobił Let's Play z Pac-Mana World, więc jak chcecie się zapoznać z oryginalną grą, to ja polecam wam obejrzenie jego kanału. Okej, nagrywam. Więc chyba już nie będę się pitolił tutaj, panie i panowie, na ekranie Xboxa. Włączmy giereczkę, panie i panowie, i rozpocznijmy naszą Pac-przygodę. I na pewno już teraz widzicie malutkie zmiany, które musiały być zrobione, żeby ta gra mogła istnieć. Więc w oryginalnej wersji Pac-Mana World, Pac-Man musiał uratować swoją Pac-rodzinę. Profesora Pac-Mana, Pac-Mana Junior, Pac-Baby, Pukę z Dig Daga oraz Miss Pac-Man wraz z psem Chomp Chomp. Miss Pac-Man, Pac-Man Junior oraz Pac-Baby są w takim dziwnym miejscu, jak chodzi o prawa. Ponieważ Miss Pac-Man tak naprawdę nie jest kreacją Namco. Miss Pac-Man zostało stworzone przez Midway, ponieważ Pac-Man był tak popularny i Midway chciało szybką forsę, więc praktycznie nielegalnie zrobiło Miss Pac-Man. I było dużo problemów z prawem autorskim tej postaci, do punktu, gdzie chyba się Midway i Namco pogodzili i Namco mogło używać Miss Pac-Man. Oczywiście ewidentne w tym, że Miss Pac-Man była w Pac-Man World 1 oraz także była gra Miss Pac-Man na Play 1 i na PC, taka była jeszcze inna gra Miss Pac-Man. Ale ta w latach 2000... Ech, tego słowa nie mogę dobrze wypowiedzieć. W roku 2010 i dalej grupa At Games kupiło prawa do używania postaci Miss Pac-Man, co spowodowało wielgaśne problemy z wydawaniem gier Miss Pac-Man na internet
I ogólnie, praktycznie w skrócie, Namco nie może nic zrobić z postacią Miss Pac-Man oraz Pac-Baby oraz Pac-Man Junior, ponieważ te postacie należą do Ad Games i Ad Games są znani z tego, że robią chujowe emulacje gier Pac-Man na ich szajskie konsolki, które się podnoszą pod telewizor. Więc Miss Pac-Man została zamieniona z Pac-Mam, która teraz porywana, Pac-Baby stało się Pac-Sis i Pac-Man Junior stał się Pac-Boyem. I oczywiście te zmiany musiały powstać, żebyśmy mogli mieć remake tej gierki. I szczerze, te postacie aż tak dużo nie mają do roboty ogólnie z grą Pac-Man World, więc nie, aż taka wielgaśna zmiana to nie jest. Oczywiście nie będziemy mieli remake'u Miss Pac-Man, ponieważ, no wiecie, Miss Pac-Man jest główną postacią. Ale hej, można tą gierkę łatwo emulować na Nintendo 64, PS1 i Dreamcastie. Ale cóż, fabuła jest taka sama jak w oryginale. Duchy porwali rodzinę Pac-Mana, ponieważ Tokman ma wielgaśną imprezę w jego wyspie duchów. Oczywiście będę szczery, intro jest mega zdowngradowane, jestem wielkim fanem oryginalnego intra, gdzie każda postać jest porywana przez każdego bossa gry. Ale hej! I także nie ma actingu w ogóle, voice actingu. Ale no cóż, to też nie jest taka wielgaśna strata, bo tylko Tokman mówił w całej grze. Więc aż takiej wielkiej zmiany nie ma, plus tylko są co 4-5 linii dialogów w oryginale. Ale ta. Więc Pac-Man World Repack. Wejdźmy sobie w opcje i zobaczmy, co tutaj możemy zmienić, zanim rozpoczniemy gierkę. Sprawdzałem, nie ma polskiego języku, ponieważ Namco to banda rasistów. I jest, nic nie zmieniłem, więc będę discardował je. To są kontrolki, które ja zmodyfikowałem, byśmy mogli, żebym ja mógł grać w tą gierkę bardzo wygodnie. Z jakiegoś powodu RevRoll stał się trójkątem albo Y-kiem na Xboxie i Pac-Dot Attack stał się X-em? Kontrolki są troszeczkę zwalone, nie są aż tak podobne do wersji PlayStation, ale oczywiście można je zmienić, więc to jest plus tej gierki. Ale cóż, panie i panowie, rozpoczynamy nową gierkę i to mój jest save. Nie mam 100% jeszcze na tym save'ie, ale dostałem oczywiście przez całą grę i uratowałem wszystkich członków i zdobyłem dobre zakończenie. I tak, nie przesłyszeliście się. Dobre zakończenie. Ta gra ma dwa zakończenia teraz. Oryginalna gierka miała tylko jedno zakończenie, które szczerze było bardzo cyniczne. Ale ta gra teraz ma dwa zakończenia. Złe zakończenie, które tak naprawdę jest oryginalnym zakończeniem Pac-Mana World z Play Jedynki, które zdobywacie, kiedy przejdziecie grę bez uratowania wszystkich członków rodziny Pac-Mana. I teraz mamy nowe zakończenie, które jest super pozytywne. I one tylko się aktywuje, kiedy uratujemy wszystkich członków rodziny Pac-Mana. Więc tak, technicznie uratowanie członków Pac-Mana jest kompletnie opcjonalne i nie jest wymagane do odblokowania ostatniego bossa jak w oryginale. Ale bardzo polecam wam uratować wszystkich członków rodziny Pac-Mana, ponieważ ostatni boss jest 100 razy trudniejszy niż w oryginale. Ale tutaj Tokman szykuje się na imprezkę. I oczywiście on nie chce, żeby Pac-Man się pojawił. Więc to jest nasz główny antagonista Tokman i panie i panowie, teraz robimy pierwszy poziom Buccaneer Beach i tutaj oczywiście mamy pierwszą wielką zmianę, kiedy bierzemy wielką kulkę Pac-Mana, to stajemy się Mega Pac-Manem, który może skakać i rozpierać wszystko po drodze i jesteśmy oczywiście też nieśmiertelni. Ale jak chodzi o gameplay, gra jest praktycznie taka sama. Bardzo mało zmian jest w layoucie poziomów i ja wyłączam tutorial, ponieważ to tylko ja jestem.
nowa funkcja, która jest w repacku, to jest ten oto hover. Także jak włączycie pauzę, to macie opcję Easy Mode, który się włączy tylko w tym poziomie i się wyłączy po przejściu poziomu. Co to robi, to praktycznie ułatwia poziom do praktycznie mega żałosnych tych leveli. Praktycznie wszystkie platformy będą... wszystkie przepaści będą zablokowane platformami specjalnymi i to szczerze bardzo łatwo ułatwia już bardzo łatwą gierkę. I także macie nieskończoność czasu w powietrzu podczas tej animacji, co mega ułatwia gierkę. Praktycznie nie musicie w ogóle platformować, praktycznie latajcie sobie w powietrzu. No ale cóż, ja robię ten let's play tak, gdzie będziemy ratowali wszystkich członków rodziny Pac-Mana. Praktycznie lokacje kluczy się nie zmieniły, lokacje członków rodziny Pac-Mana się nie zmieniło, ta gra jest praktycznie... prostym remake'iem. Oczywiście są elementy, które ułatwiają gierkę i są małe zmianki podczas niektórych bossów, szczególnie Chrome Keeper dostał mega upgrade'a i Anubis Rex dostał wielkiego nerfa. Ale ta, to jest bardzo przyjemna gierka i według mnie to jest definitywna wersja Pac-Mana World dla casuali. I co ja mówię dla casuali, ponieważ to na pewno będzie miało dziwaczny kontekst dla niektórych moich widzów. To praktycznie oznacza, że będzie wam łatwiej się grało w tą gierkę niż w oryginał, ponieważ oryginał, fantastyczna gierka, się dobrze nie zestarzała. Największy punkt, który ja nie znoszę w oryginale, to to, że analog jest bardzo szeroko zimplementowany i praktycznie będzie powodem, czemu będziecie dużo razy ginęli w oryginale. Nauczyłem się tego od speedruna. Ale ta... Ale cóż, nie wszystko super mega pozytywne w tym remake'u. Oczywiście cutscenki dostały mały downgrade, nie są aż tak bardzo ekspresujące jak w wersji PlayStation 1, ale także nie ma voice actingu, co nie jest aż takim wielkim problemem, ponieważ tylko Talkman mówił w wersji PlayStation 1 i on miał chyba co 5 zdań, więc to nie jest taka wielgaśna strata. Największy downgrade, panie i panowie, to jest soundtrack. Soundtrack został skompozytowany przez Tomiego Tallarico, którego na pewno wy znacie z gry Spider-Mana na PlayStation 1. Bardzo zajebisty soundtrack i jest jeden z moich ulubionych soundtracków w całej grze. Ale... co się stało? I to jest moja teoria taka, to jest to, że Tallarico stracił oryginalne pliki w niektórych utworów gry. Więc pierwszy poziom gry jest wersją płytową, bez kompresji. Niektóre poziomy używają wersję PlayStation 1 z mega kompresją i niektóre wersje są wersjami beta. Ponieważ nie brzmią tak samo, więc soundtrack praktycznie nie jest... On praktycznie nie ma konsystencji. Są utwory, które brzmią bardzo czysto i są też utwory, które brzmią jakby kurde brzmiały z VHS-u. Ale cóż, oto jest Wyspa Duchów, panie i panowie, i to jest wielgaśna zmiana też w grze, ponieważ oryginalnie na Play-1 tylko się szło w lewo. Nie w lewo i w prawo, w prawo się szło, żeby, wiecie, kontrolować przez gierkę, ale teraz możemy iść lewo, to nas zabierze do drugiego świata i... Nie wiem, czemu weszłem tutaj. Wychodzimy stąd. Ale ta, praktycznie Wyspa Duchów jest taka bardziej... dajcie więcej eksploracji. Po lewej stronie macie drugi świat. Świat ruin i po prawej stronie macie świat kosmiczny. I macie tą oto platformę, która was będzie mogła teleportować do światów, które są odblokowane. Tak samo jak w wersji PlayStation 1, trzeba przejść pierwsze trzy światy, byśmy mogli odblokować następne dwa. I jak przejdziemy następne dwa światy, to wtedy odblokujemy ostatni. I tutaj możecie cutscenki sobie obejrzeć, więc wam będę mógł pokazać wszystkie zakończenia tej gry, ponieważ jak zdobędziecie najlepsze zakończenie w grze, to także odblokujecie złe. Ale cóż, więc taka ciekawostka. W speedrunach w wersji PlayStation 1 można było się przez te blokady, które blokowały wam dostęp do następnych dwóch światów, można było przez nie przejść. Też, ponieważ jak wersja PlayStation 1 działała, to ona praktycznie
opowiem wam to tak. Nie trzeba technicznie walczyć z bossami w tej grze, ponieważ blokada tylko się odblokuje, kiedy pokonacie wszystkich bossów wiecie, w sekcji gry. Wiecie, kiedy przejdziemy pierwszych trzech bossów, to wtedy się ta blokada, która blokuje nam dwa światy, odblokuje. Ponieważ ludzie mogą sobie przejść przez tą ściankę w speedrunach, to praktycznie nie trzeba walczyć z każdym bossem. Trzeba tylko uratować wszystkich członków rodziny, ponieważ brama do Dokmana na Play 1 się tylko otwiera, kiedy uwolnicie wszystkich członków rodziny, a nie kiedy pokonacie każdego bossa. I teraz nam gra mówi, w których poziomach są klucze, co szczerze jest super przydatne. Jak oczywiście nigdy nie graliście w tą grę. Ale ta... Corsair Cove to jest... bardzo fajny poziom, ale bardzo krótki, kiedy go nie 100%ujecie. Robienie 100% praktycznie nic nie daje, oprócz tego, że dostajesz achievementy. Praktycznie ja chcę i robię 100%, by odblokować ten złoty klucz. Nie złoty klucz, magiczny klucz, który też jest w oryginale, ale jest bardzo mało znany. W oryginale, kiedy zdobędziesz 1 000 000 punktów w swoim save'ie, to odblokujesz specjalny klucz, który praktycznie otwiera każdą bramę w każdym poziomie, ale praktycznie bardzo mało ludzi wie o tym kluczu, ponieważ go zdobywasz, kiedy przejdziesz już grę prawie na 100%, więc ten klucz jest niepotrzebny ogólnie. Ale ta... ponieważ ta wersja jest oparta na wersji japońskiej, która jest łatwiejsza, to trzeba mieć tylko 750 000 punktów, by odblokować magiczny klucz, który będzie nam bezwzględny, tak czy siak, więc go nie zdobędziemy. Ale ta... wersja japońska i europejska Pac-Mana World 1 została znerfiona, jak chodzi o poziom trudności, ponieważ były takie małe, nieuczciwe momenty w Pac-Manie World 1 na wersji amerykańskiej. Wiem, bo grałem. Ale tak samo były nerfy w Pac-Manie World 2. I japońska wersja dostała jeszcze ostre mega nerfy, do punktu, gdzie połowę poziomów musieli oni wyciąć, połowy poziomów nie rozumiem, że wycięli poziomy z gry, tylko że na przykład... japońska wersja się by w tym miejscu skończy. Poziom się tutaj skończył w japońskiej wersji. Sorki, że mój komentarz się zrobił szajski, ale dawno nie nagrywałem. Okej, więc to jest jedyna zmiana lokacji klucza w całej grze, więc kłamałem. Teraz każdy klucz jest w tych oto barierach, które są zaznaczone owocem i z niebieską tą opaską. I to praktycznie wszystko, jak chodzi o wielgaśne zmiany. Zapomniałem, trzeba tutaj iść. Let's go! I także teraz mamy metalowych... mamy teraz metalowych wrogów tutaj. I metalowi wrogowie mogą być tylko zabici, kiedy jesteśmy metalowi. Nowa funkcja do Pac-Man World Repack. Więc utwór jest oczywiście prosto z wersji PlayStation 1, nawet że wersja czysta istnieje na internecie. Ale cóż, nigdy się nie dowiemy, co się tak naprawdę zdarzyło z soundtrackiem. Ale będę szczery, wolałbym, gdyby już zrobili remake całego soundtracku, zamiast tej dziwacznej konsystencji, gdzie niektóre utwory są super czyste i jakby kurde brzmiały z płyty, i utwory, które istnieją, ale brzmią jakby były z VHS-u. Ruletka działa tak samo jak na PlayStation 1, ale spróbujemy ją unikać, ponieważ ja nigdy nie mogę ogarnąć tej maszynki. Plus nie można ominąć sekcji maszyny, wiecie, ruletki w wersji remake'owej. Nie wiem czemu, ale hej. Crazy Cannonade. Tutaj będziemy ratowali Pukę z Dig Dugga. W Dig Dugga ja nigdy nie grałem. I wątpię, że zagram, nawet że jest gierka dostępna na Xboxie.
Ale cóż, spodziewajcie się więcej let's play z tego, z Xboxa, ponieważ ja już nie używam playki piątki w ogóle, ponieważ playa piątka to katastroficzna, no nie powiem, że katastroficzna konsola, ale to co teraz Sony robi, kompletnie mnie odepchało od PlayStation. Podrożyli konsole wszędzie oprócz w Ameryce, ich serwis, kurde, PS Premium jest do dupy, ponieważ żadnych gier nie dodają, retro. Ape Escape to wersja europejska i ona jest zbugowana, ponieważ analogi są zjebane. Więc teraz czas na casualowe tematy, panie i panowie, ale przynajmniej pogadajmy o grach. Więc możecie na Xboxie Series X oraz S zainstalować sobie RetroArch, który pozwala wam emulować stare konsole. Ale także PC SX został sportowany na playa, na Xboxa i możecie teraz grać w gry na playa 2 na Xboxie. To nie jest żart. Możecie napierdalać w ratchety na Xboxie bez żadnych błędów graficznych. Oczywiście... O, proszę, mój błąd tutaj. Oczywiście jakiś artefakt będzie, jak będzie upscalowali, ale hej. Gry są kompletnie grywalne. Checkpoint. Ten poziom jest okropny na playu jedynce, ponieważ Pac-Man lubi, kurde, się gibać w powietrzu. Zamiast trafić na platformę, to on, kurde, się ześliznie, kurde, jakby platforma była sporowana tłuszczem. Seryjnie, ten hover jest bardzo przydatny w tej grze. Na Easy Mode macie nieskończoność tego hovera i praktycznie... Nie rekomenduję grać w tą grę na Easy Mode. Ta gra jest 100 razy łatwiejsza od oryginału. Ponieważ tym razem gra jest uczciwsza. Wersja Xboxowa, wersja PlayStation 4 i PlayStation 5 chodzi w 60 FPS-ach. Z tego co ja czytałem, wersja Switchowa też chodzi w 60 FPS-ach, ale jest downgrade rozdzielczości, co mi nie przeszkadza. Ale szczerze mi nie przeszkadza, w jakiej rozdzielczości gracie lub w jakich FPS-ach. Mam nadzieję, że macie przyjemność z gierki. Nawet, że te utwory brzmią troszeczkę laserowskie, te oryginalne utwory, to tak czy siak są nostalgiczne dla mnie. I też przyznam, że niektóre utwory brzmią troszeczkę lepiej. Te utwory beta, na przykład Spin Dizzy brzmi 100 razy lepiej w tej wersji, nawet że jest w wersji VHS-owej, ale wersja beta brzmi zarąbiście. Ale cóż, oto pukał ratowany. I teraz to jest koniec świata piratów. Teraz trzeba pokonać bossa. I bossowie... Bossy dostały upgrade. Ale o tym pogadamy, kiedy w końcu powalczymy z bossem. A, nadal... Omijamy te sekcje ruletki, ponieważ ja nie jestem dobry w tych sekcjach. Mogę ogarnąć te ruletki na playu 1, ale w tej wersji nie mogę ich ogólnie ogarnąć. Ciężko mi trafić w ikonki, które chcę trafić. Okej, więc mamy teraz naszego pierwszego bossa odblokowanego. Windbag! Albo... HMS Windbag Episode. Z jakiegoś dziwnego powodu wszystkie poziomy w tej grze nazywają się odcinkami. Ale cóż, oto Windbag i na pewno wielka zmiana, którą teraz zauważycie, to to, że Windbag nie ma oczu. Jest powód czemu, panie i panowie? Się zaraz dowiecie czemu. Wow, mamy drugie piętro w wersji remake'owej. Więc teraz mamy cutscenki przed każdym bossem, gdzie Talkman praktycznie aktywuje bossa, którego musimy pokonać.
Nie wiem, czy teraz sobie nalać szklankę Pepsi, bo nie wiem, czy zdążę na czas. Ale hej! Lubię takie kaczenki. Więc teraz mamy oczy. I mamy teraz paski życia w każdym bossie, a nie tylko w Chrome Gitterze i Tokmanie jak na Play 1. Ale cóż, ten boss jest praktycznie taki sam jak na Play 1. Tylko że będzie malutka zmianka, kiedy mu zabierzemy połowę życia. I utwór, który teraz leci, jest kompletnie oryginalny. Nie leciał w ani jednym poziomie Pac-Mana World na Play 1. Jeszcze ma jedno życie i potem będzie wielka zmiana tutaj. Więc teraz Windbag ma fazę drugą. Okej. I praktycznie teraz walka jest taka sama jak na Play 1, ponieważ na Play 1 było 5 tych Tegesów, które odbijały kulę Windbaga. Kiedy ludzie zobaczyli screen tej walki, to ludzie się zastanawiali, czy są poziomy trudności dodane do Pac-Mana, ponieważ były zmiany. Bo pokazali nam, wiecie, screen pierwszej fazy i potem screen drugiej fazy i nikt nie skumał, że ta walka ma dwie fazy. Bo jesteśmy debilami! Ale nie, po prostu marketing tej gry był taki leserski, jak to mogę powiedzieć, tak samo jak z Klonołom. Oni troszkę rzadko reklamowali Klonoa, ale na szczęście Klonoa się dobrze sprzedawała. Jeszcze nie mogę komentować, jak się ta gra sprzedawała, ponieważ dopiero dwa dni minęły, kiedy ta gra wyszła, więc zobaczymy, ale recenzje są pozytywne. Z tego co czytałem, są też niektóre negatywne, które pierdolą w ZTG, że o, ta gra nie powinna być zremakowana, ponieważ ona ma przestarzały gameplay. Ale ta oto świat piracki zaliczony, więc teraz czas na świat drugi, który sobie możemy technicznie wybrać. Możemy iść na świat ruin lub na świat kosmiczny, ale ponieważ jestem nieoryginalnym kmiotem, to zrobimy wszystko po kolei, jak w oryginalnej wersji. I to, 10 tysięcy punktów w poziomie dostajemy jak starzycie. Jeee! Yeah! Ale są niektóre poziomy, które mogą tak czy siak skasować dużą ilość twoich żyć. No ale cóż, czas na świat ruin. Więc szczerze, kiedy eksplorowałem ten oto hub world, to byłem zawiedziony. Więc jak każdy wie, świat ruin jest bardzo dziwnym światem, ponieważ on ma tylko dwa platformowe poziomy zamiast trzech. To ponieważ jeden poziom pod nazwą Cookie Crypt nie został skończony na czas, więc oni zablokowali ten poziom. Jest on w danach gry, można przez kody się do niego dostać, ale poziom nie jest skończony. I praktycznie Cookie Crypt miał być takim poziomem intro do świata ruin, gdzie zaczynamy poziom na dworze i potem kończymy w środku ruin. Więc co Namco Hometech zrobiło, to praktycznie połączyło poziom drugi z Cookie Crypt, więc ten poziom jest super długawy, kiedy stuprocentujecie, ponieważ w przeciwieństwie do innych poziomów jest tylko jeden bonusowy poziom klasyczny Pac-Mana, to ten poziom ma dwa poziomy. Więc to tam troszkę zasmuciłem się tym, że oni nie próbowali wskrzesić Cookie Crypt, ale hej. Remake to remake. Ta gierka nie miała aż takiego budżetu jak Crash and Saint Trilogy. I tak, to jest świat z pająkami, ale te pająki nie są aż tak straszne jak w oryginale. I będę taki miły, że ja te pająki oszczędzę. Ale ta, poziom ruin jest bardzo słynny z tego, że jest jedynym światem, który ma tylko dwa poziomy. No ale cóż,
Zawsze są gameplaye Cookie Crypt na internecie. I poziom jest nieskończony, do niektórych sekcji znaczy nie można dostać bez haków, ale hej. Nie narzekam. Ale ta, ja nie byłem wielgaśnym fanem tych poziomów na Play 1, ponieważ platformowanie nie było takie super uczciwe. O nie, metalowy pająk, którego oszczędzę, ponieważ ja nie jestem mordercą, ale organiczne pająki niech spierdalają. Które się teraz śmieją na mnie. Fucking leaks. Okej, checkpointik. Szczerze, jak przyjdzie wypłata, to ja sobie chyba kupię wersję switchową tej gierki, ponieważ to jest jedna z takich gier, które wygląda na taką gierkę, którą można sobie lightowo grać na Switchu. Mówiąc o Switchu, to ja też niedawno sobie grałem w Xenoblade Chronicles 3 i oczywiście seria Xenoblade to zajebista seria RPG-ów, bardzo polecam. Jestem jednym z tych świrów, który bardzo lubi wszystkie części. Jest duża ilość ludzi, która nie znosi dwójki, ponieważ ona jest zbyt anime i zbyt japońska. Ale przecież, kurde, Xenoblade jest zrobione w Japonii. Lubię wszystkie części, to ja chcę po prostu dodać, ale moja ulubiona część do dziś jest pierwsza. Ma ten taki perfekcyjny ton. Ale to nie oznacza, że dwójka i trójka mają chujowe fabuły, mają zajebiste fabuły. Miałem deprechę po fabule dwójki. O, nasza pierwsza śmierć! Od pająka też! Beyond Sonic Frontiers, panie i panowie, ponieważ ja tak rzadko wydaję te let's play, to pogadajmy o następnych gierkach, które wychodzą. Nie powiem, że mam hype'a na Sonic Frontiers, ale jestem bardzo zainteresowany gierką. Niedawno sobie odkupiłem Sonic Forces na Xbox Series i sobie grałem. Niestety gierka miała malutkie wady na Xbox Series X, gdzie się gra za szybko ładowała, więc cutscenki nie mogły nadążyć nad dialogiem, ale to można łatwo naprawić pauzą. Ale ta... Sonic Frontiers... bardzo interesująca gierka z tego co widziałem. Oczywiście teraz jest taki, jak to można powiedzieć... Jest taka afera na internecie, gdzie ludzie pierdolą, że Sonic nie powinien się ewoluować, powinien być jak gry Genesis na zawsze, bez ewolucji. Także Azure Striker Gunvolt 3 wyszedł na Xboxa, ale cholera jasna, Gunvolt przeszedł trójka mnie aż tak mocno nie kręcił. Też wiem, że to są bardzo... chyba najgorszy oglądany let's play na moim kanale tym wraz z Drakengardem 1, ale oczywiście Drakengardów nikt nie ogląda oprócz Pomidorowego, ponieważ Pomidorowy jest machosochistą i lubi oglądać mój shit content. Jej, bonus, którego nigdy nie mogę ogarnąć bez kurde miliona IQ. Och, nie mamy 10 tysięcy, więc nie będzie ekstra życia. To ponieważ my dedliśmy. Okej, okay, Manic Mind, najdłuższy poziom w całej grze, panie i panowie. I tutaj będziemy ratowali pak psa oraz będziemy mogli zdobyć klucz. Gra się bardzo szybko też ładuje, ale nie wiem jak się ładuje w innych wersjach. Wiem, że wersja PC-towa jest wolniejsza, jak chodzi o ładowanie od wersji Xboxowej. Ponieważ pamiętajcie, wersja Xboxowa używa Omega Speedy SSD. O, okej. Okay. Chciałem być speedrunnerem, ale się nie udało. Więc Manic Minds używa oryginalną wersję niekompresowaną. Praktycznie już taki mały spoiler. Poziomy, które mają utwory nieskompresowane, to pierwszy poziom, ten poziom, Space Race, muzyka bossa King Galaxian, muzyka clownów, także jest muzyka Chrome Keepera, oryginalna, nieskompresowana.
i oczywiście muzyka Tokmana, która używa wersji japońską, która dostała, która miała ekstra instrumenty. Mój polski jest tak nawet nie mogę już powiedzieć katastroficzny. Ale nie. Długo mnie nie było na YouTubie, ponieważ jak już mówiłem na streamach Pomidora, jestem na takiej małej emeryturce. Ale mówiłem, że jak się ochota znajdzie, to ja coś zrobię. Może powrócę do robienia wersji podstawowej Jacka i Daxtera, ponieważ zrobiłem jedną sesję i potem miałem wypadek na skuterze i byłem oszpecony przez parę tygodni. Ale hej, miałem tydzień urlopu, płatny tydzień urlopu. Okej, nie próbuj być speedrunnerem, Gimbus, ponieważ nie jesteś dobrym speedrunnerem. Nie umiesz speedrunować gierek, gamer, jesteś żałosny. W ogóle tak dobrze się kontroluje Pac-Manem w tej wersji, że dopiero będziecie mogli zauważyć, dopiero zobaczycie, jak krótka ta gra jest. Ponieważ pamiętajcie, ja tą gierkę zaliczyłem 2 godziny i 40 minut. Z dobrym zakończeniem też. Okej, nagrywam dalej. Tak dawno nagrywałem, że musiałem ustawienia wszystkie ustawić ponownie, więc na pewno mikrofon będzie brzmiał troszeczkę szajsko, to ponieważ nie mogłem znaleźć moich oryginalnych ustawień. Ale cóż, to jest cena nierobienia let's play przez długawy czas. Mój ostatni let's play, z tego co pamiętam, to Neo Contra. W ogóle Contra, ten Rogue Core, jest na Xboxie? Ale wątpię, że kupię. Czekam, aż coś innego wyjdzie w promocji, bo mam jeszcze resztę z Pac-Mana World. Ponieważ nie mogłem priorytetować tej gierki z jakiegoś głupiego powodu. Ogólnie Namco jest dziwne, chodzi o priorytetowanie ich gierek. Nie mogłem priorytetować w ogóle Klonoły. W ogóle Klonoa to jest zajebisty remake, polecam bardzo. Tylko trzymać się z dala z wersji switchowej, ponieważ z jakiegoś powodu ta gra nie może ogarnąć 60 fpsów, się gra laguje często na switchu. Okej, tutaj jest klucz. Ale nam będzie potrzebny banan w opasce, ale najpierw dednę. Wszystko jest skalkulowane. Wszystko jest jak jest. Więc tutaj jest pak pies i tutaj będzie przycisk, który nam odblokuje banan, który jest nam wymagany. I jak jesteśmy mega Pac-Manem, to przepaście stają się platformami, co jest cool. Ale cóż, nie wszystkie przepaście stają się platformami, ale to była technika speedrunnerska. Teraz możemy naszego pieska uratować. Jej! Hack piesel, albo chomp chomp, albo pack buddy w tej grze. Nie wiem, czemu zmienili jego nazwę w tej wersji, ale cóż, nie narzekam. To jest pies, który tylko się pojawia w tej grze i w Pac-Manie 2 z kompletnie nowym wyglądem. Ale cóż, piesek uratowany, więc nie ma po co tutaj być ani sekundę dłużej. I sobie naleję Pepsi, ponieważ czas teraz na najtrudniejszego bossa w całej grze, który dostał mega nerfa i to kurde jest z dobrym powodem czemu. Ponieważ Namco Hometech się przyznało, że Anubisa Rexa zrobili na samym końcu produkcji i nie mieli czasu go przetestować.
tego Anubis Rex był strasznie frajerskim bossem. Wersja Repack go bardzo mocno ułatwia. Jest trudnawy dla początkujących, ale też ta walka jest uczciwa. Więc ta, to jest bardzo krótki świat, ponieważ pamiętajcie, tylko są dwa poziomy platformowe. Odcinek Anubisa Rex. Odblokowaliśmy. Czy pokonamy Anubisa Rexa za pierwszym razem? Dowiedzmy się zaraz. Oczywiście mamy tutaj sekcję z mumią. Mumia porwała pak Badiego, pak psa w wersji intrze, w wersji PlayStation 1. Znaczy, że z mumią w ogóle nie walczymy. Tutaj tylko będziemy walczyli z Anubisem Rex. Spójrzcie, zanim rozpoczniemy tą walkę, ponieważ ta walka dopiero będzie się aktywowała, kiedy pójdziemy do przodu. Pomiędzy tymi platformami były przepaście. I ataki było bardzo ciężko można... Więc ta platforma nie istniała na playu jedynce. Więc kiedy robiłeś rev-roll atak, to bardzo ciężko było unikać ataki, ponieważ trzeba było specjalnie tak unikać, trzeba było śmieszne skoki robić, które są bardzo ciężko do zrobienia na playu jedynce, ponieważ Pac-Man ma problemy z łapaniem się o platformy na playu jedynce i też lubi się wyślizgiwać z platform. Ja, debil, otworzyłem złą kolę. Fuck. Ale cóż, żeby pokonać Anubisa Rex, to trzeba jego kryształ odkryć. I tylko można tymi platformami rev-rollowymi odblokować ten kryształ. I oczywiście, tym więcej życia mu zabierzemy, tym trudniejsza się ta walka stanie. Speedrunnerzy praktycznie co robią, to oczywiście unikają tą walkę poprzez glitche. Ale kiedy musisz walczyć z tym bossem, to praktycznie można się za kryształ skoczyć specjalnym skokiem glitchowym. I można jego kryształ natychmiastowo skasować 4 razy. Niektórzy wrogowie dają ci kawałek życia, który ci może ci całe życie zregenerować. To się bardzo przydaje na niektórych bossach, szczególnie na tym i na Kronkeeperze, który tak samo dostał... Kronkeeper nie jest taką samą walką jak na playu jedynce. Kronkeeper to był okropnym bossem na playu jedynce. Ale cóż, na pewno też zależyliście, że tym więcej życia mu zabierzemy, tym mniej mamy tych platform bezpieczeństwa. Ale cóż, ja jestem polskim R17 i jestem nietykalny. Ale ta Anubis Rex nie jest mega trudny i na całe fucking szczęście. Trynie, już sobie wyobrażam, jak go musieli znerfić w wersji europejskiej i amerykańskiej. W europejskiej i japońskiej. O, laser. Nienawidzę tego laseru, ma chujowy hitbox tutaj. Nie. Dobra. Jest tacy, panie i panowie. Hover. Więc praktycznie ataki, które Anubis teraz robi, są takie same na playu jedynce, tylko że nie masz aż takiej zajebistej mobilności jak na... Jak tutaj, jak... No. Mobilność Pac-Mana jest chujowa w oryginale, już to powiem tu i teraz. Ja tu mówię, grając w obie wersje.
Wielkie ryzyko było, panie i panowie, ale cóż, Anubis Rex pokonany za pierwszym razem. Yeah, baby! I tak, panie i panowie, zakończyliśmy świat numer 2. Więc teraz czas na świat kosmiczny. Mój ulubiony świat w grze. Ignorujemy tą minigierkę, ponieważ nie mogę tej ruletki wygrać. Dlatego nigdy nie biorę udziału w prawdziwych ruletkach. No ale cóż, żebyśmy mogli sobie zaoszczędzić czas naszej podróży, to po prostu się teleportujmy do świata kosmicznego. Buja! Więc tutaj będziemy ratowali profesora Pacmana, ale najpierw mamy normalny poziom, gdzie nie trzeba zdobywać kluczy. Space Race! Więc Space Race używa nieskompletowany utwór z Play 1. Cool. Ten świat był problematyczny na Play 1, ponieważ tutaj praktycznie będzie ewidentne dla każdego gracza, że perspektywa nie jest taka uczciwa. Niektóre skoki wyglądają na takie skoki, które mogłeś zaliczyć, które byś mógł zaliczyć, ale tak naprawdę jesteś 50 cm od platformy, nawet że na telewizorze widzicie, że tą platformę możecie na nią skoczyć. Ale ten świat jest bardzo piękny. Plus można tą grę, wiecie, lepiej kontrolować. W ogóle mała zmianka, kiedy jesteśmy metalowym Pac-Manem, to mamy słabsze skoki. Interesujący detal, ale cóż. Prawdopodobnie dodali to, by to zbalansować, żebyś nie był opecki przez parę sekund. I ja teraz raszuję jak jakiś kurde leser, co ja robię. I wiedziałem, że tutaj nie było szansy na ratunek. Okej, myślałem, że ja tam mogę skoczyć. Ignoruję te monety, ponieważ chcemy te poziomy kończyć jak najszybciej. Brzmi teraz jak speedrunner. Ale już są speedruny tej gierki optymalizowane. I na razie rekord świata to jest godzina i 4 minuty. Oczywiście speedruny oryginału są 100 razy krótsze, ale no hej. Oryginalna wersja na Play 1 ma też swoje ekskluzywne glitche. Jak już mówiłem, przenikanie przez ściany. I także jak strzałkami góra i w lewo, wiecie, jak strzałkami tak zygzagować, to Pac-Man kurde by mógł jak Sonic the Hedgehog się poruszać po poziomach. I można byłoby wielgaśne skoki zaliczać tą techniką, ale oczywiście nie ma tutaj takich glitchy. Jak ja już mówiłem wcześniej, albo w poprzedniej próbie nagrania tej gry, można przeniknąć przez barierę w wersji Repack pierwszą, ale gierka praktycznie tak czy jak blokuje dostęp do poziomów. Ponieważ jak to wszystko działa? Żeby odblokować ostatni poziom, to tylko trzeba uratować członków Pac-Mana. Gra ma w dupie, czy pokonałeś każdego bossa. Ponieważ są dwie blokady. Blokada, która blokuje świat fabryki i cyrku. I potem ostatnia blokada, która blokuje dostęp do ostatniego świata. I przez te dwie blokady można przejść bez wykonania zadania, które by odblokowało te bramy.
No i ta. I też jest taki fajny glitch na, w każdej wersji tego opakowania na Play 1, gdzie jak wejdziesz do bonusowego poziomu i wyjdziesz z niego i potem zginiesz w normalnym poziomie, to gra myśli, że dalej coś w tym bonusie i praktycznie ci zalicza poziom. Tak właśnie też speedrunnerzy zaliczają gierkę w 100%, jak chodzi o bossów. Praktycznie się tylko zabijają na bossie i gra klasyfikuje to jako przejście poziomu. Okej. Okay. Nom 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 nom. Okej. Okay. Jesteśmy już blisko klucza i profesor Pac-Man jest na samej górze tej oto wieży. Numer 1 nam teraz da numer 2. I numer 2 da nam cytrynę, która nam odlokuje klucz. Serynie, czasami się zastanawiam, czemu oni zrobili ten sidequest ratowania rodziny opcjonalny, ponieważ nawet w oryginale ratowanie rodziny Pac-Mana nie było aż takie trudne. Ale także se przypominam, że ostatni boss jest mega trudny w tej wersji. Trudniejszy od oryginału. Ale także w wersji na GBA nie trzeba ratować członków rodziny. Jedyne co nie będziesz miał to darmowego leczenia podczas walki z Tokmanem na Game Boy Advance. Jestem hardcorem. Pac-Man całuje się z meteorytami. On nie potrzebuje kurka wodna. Ekstra żyć, ponieważ ta gra tak czy siak ci daje więcej żyć ekstra niż w oryginale. W ogóle też to jest bardzo głupiego w amerykańskiej wersji. Pac-Mana World of Play 1 to jest to, że jak na przykład zaliczysz poziom z jednym kawałkiem życia, to następny poziom zaczynasz tym jednym kawałkiem życia. To jest głupie. W wersji europejskiej i japońskiej ci gra resetuje pasek życia. I mówiąc o pasku życia, w wersji Ripak mamy ekstra jedno uderzenie. Ekstra jeden kawałek. Na pewno już będzie w komentarzach: Gamer, twój polski się tak zrujnował, że już nie powinieneś robić let's play. Kiedy Ratchet? Ale cóż, czas teraz na Gimme Space. Więc ten poziom używa muzykę Far Out na Play 1. Była muzyka Space Race tutaj. Aż taka wielka to zmiana nie jest, ponieważ soundtrack tego świata jest zajebisty. Ale też przyznam, że Space Race jest bardziej nostalgiczny dla mnie. Nie wiem, czy to moje słuchawki, czy... ale audio gry stało się super głośne. Bo nie słyszę tych... efektów głosowych dobrze. Fucking hell, Pac-Man, kooperuj ze mną tutaj. Mi się wydaje, że po prostu gierka jest za głośna, albo moje słuchawki. Hmm.
Wii! Wiem, że następna muzyka... to było żałosne z mojej strony. Muzyka następnego bossa jest super głośna w tej wersji. Och, fuck, nie chciałem tego zdobywać. Więc poczekajmy, aż się Mega Pac-Man skończy. I voila. To jest pack bomba, która wymaga 5 tych kulek. W oryginale musiałaś mieć 10 kulek, żebyś mógł ten atak zrobić. Powoli, nie rushujemy, nie ma po co rushować, to nie jest speedrun. I... to jest koniec poziomu, panie i panowie. Teraz nam pozostał boss. Który został też znerfiony jako dziwy poziom trudności. Ale to też jest dobry punkt, ponieważ King Galaxia nie był uczciwym bossem. Plus was kciuk nie będzie teraz bolał, ponieważ... gra daje ci możliwość rapid-fire'owania podczas walki z King Galaxianem. A gdzie w oryginale trzeba było klik spamować kółko jak świr. Ale cóż, King Galaxian Episode. I tak samo jak na Play 1, zanim będziemy walczyli z King Galaxianem, to mamy taki malutki tutorial, który nas nauczy, jak kontrolować tym oto pojazdem kosmicznym. Ale cóż, B się strzela i możemy teraz rapid fire'ować, co ułatwia tą walkę 100%. Jak zdobędziemy wielką kulkę, to mamy, proszę, super rapid fire, mamy spreadshota przez parę sekund. I to jest tutorial i mamy pack bombę, która rozpierdoli wszystko, ale ona jest bardzo rzadka w tej grze. Więc oczywiście Galaxian to jest jedna z pierwszych gierek Namco. Jest tak nie jest aż tak popularna jak na przykład Pac-Man klasyczny, ale hej! Jak graliście w Tekkena 1, to na pewno sobie graliście w pierwszy poziom Galaxiana. I potem jak odblokujecie wszystkie postacie, to wtedy możecie grać w pełną wersję Galaxiana i jak przyjecie Galaxiana, to możecie Devil Kazooie odblokować w Tekkenie 1. W ogóle muszę obejrzeć Tekken Bloodlines, ponieważ to jest gra, to nie jest gra, to jest serial, który opowiada historię Tekkena 3. Mój osobisty ulubiony Tekken. I tak. Chcę to zobaczyć. Oczywiście są zmiany, co nie, ale hej. Wszyscy chwalą tą serię, więc czemu nie? Więc tutaj będzie ekstra checkpoint, który nie był w wersji PlayStation 1. Kiedy zginiesz na Kingu Galaxianie, to trzeba drugą połowę poziomu od nowa robić. Tokman nic nie mówi w tych cutscenkach, tylko się śmieje, aktywuje bossa i spada.
Więc King Galaxian praktycznie walk... O, już zwali. Więc z King Galaxianem się walczy tak samo jak na Play 1, trzeba jego cztery oczy zestrzelić i potem go zabijemy. Tylko teraz, kiedy zniszczymy jego oko, to mamy nową fazę, gdzie trzeba ten jego ogon zniszczyć. Na Play 1 trzeba było praktycznie przetrwać jakieś 5 minut, kiedy on spamuje lasery i te oto fakasy po lewej i prawej, które później będą miały tarcze. I co naprawdę wnerwiało mnie na Play 1, to to, że trzeba było kurde spamować kwadrat jak świr. Prawie rozpierdoliłem przycisk B, kiedy emulowałem tą gierkę na Xboxie. Quick time eventy w moim Pac-Manie? Nielegalne! I oczywiście temat muzyczny Galaxiana to remix tematu Galaxiana. Ma to perfekcyjny sens. Faktycznie King Galaxian jest artefaktem oryginalnego planu Pac-Mana World, gdzie zamiast startowania rodziny Pac-Mana, to Pac-Man miał uratować inne postacie z gier Namco. Okej, jeszcze tylko mu jedno życie zostało, więc trzeba ten jego ogon zniszczyć. Nie chcę wyobrażać sobie na tej walki na easy mode, ona jest już wystarczająco easy jak teraz jest, ale hej. Jak chcecie, mogę zrobić let's play z tej gry na easy mode w przyszłości, jak chcecie oczywiście. I proszę, to jest koniec Króla Galaxiana. I tak zakończyliśmy świat kosmiczny. Ale także pierwszą połowę gry. Zostały nam tylko trzy światy. Ale mam na razie dostęp do nowych dwóch. Świat cyrkowy oraz świat fabryki. Jej, mamy dwa ekstra życia. Booyah, baby, booyah. Nowa strefa odblokowana. I normalnie bym sobie się tam steleportował, ale ponieważ to jest nowa sekcja, to chcę pójść bez buta. Pac-Man nie jest aż taki super wolny. Więc po lewej stronie mamy świat fabryki tutaj, a po prawej mamy świat cyrkowy. Ponieważ świat cyrkowy był pierwszy, to robimy świat cyrkowy, robimy wszystko po kolei, ponieważ tym nieoryginalnym śmieciem. I tutaj zauważycie mega downgrade w soundtracku. Ludzie mówią, że ten utwór brzmi w lepszej jakości niż od wersji PlayStation 1, ale seryjnie mieliśmy muzykę Kinga Galaxiana teraz, która brzmiała kurde bardzo czysto i teraz mamy VHS-owy soundtrack, który tak będzie przez teraz całą grę, zanim dojdziemy do bossów każdego świata. Ale ta świat cyrkowy i szczególnie te platformy są bardzo słynne z tego, że są nieuczciwe. Teraz ten świat jest super uczciwy, więc poziomy jak Spin Dizzy nie będą brakowymi poziomami. Spin Dizzy na Play 1 to fucking piekło, panie i panowie. I co jeszcze mnie śmieszy, to jest to, że te utwory w tym świecie są bardzo słabej jakości, to jeszcze one nie są oryginalne z Play 1, to są remiksy, które Namco stworzyło ekskluzywnie do tej wersji, ale zdowngradowało tak po to, żeby brzmiały jak na Play 1. Więc nawet utwory nie są takie same, co szczerze mi nie przeszkadza w tym świecie, ponieważ remiksy są nawet okej. Ale w tym... Oh,
wiecie, fabryki, gdzie są bardzo dobre utwory na Play 1, mamy takie downgrade'y, że masakra. Cóż, trzeba uważać. Kiedy byłem mały, oczywiście, ponieważ nie będę robił let's playa oryginału na pewno na tym kanale, to już co opowiem historię, kiedy graliśmy z kolegami w wersję na Play 1, to ja zawsze myślałem, że King Galaxian to ostatni boss, ponieważ się nie spodziewaliśmy, że po świecie kosmicznym są nazewne światy. Ponieważ ta blokada była... po prostu myślimy, że to po prostu koniec mapy, że nie ma nic dalej. Ale nope, okazało się dzięki YouTubie, że są inne poziomy. Oczywiście, jak ja mówiłem, obejrzyjcie sobie Let's Play Pomidorowego, on na pewno zrobił oryginał na tym kanale, na jego kanale, bo na Krozę Bacu nawet, albo jak się teraz nazywa CZ-ka. Będę szczery, nie jestem up to date, jak chodzi o CZ-kę, więc się nie pytajcie mnie, kiedy CZ-ka powróci, ponieważ ja już tam nie jestem członkiem. Okej, okay, Battle Blast, gdzie będziemy zdobywali klucz i potem w Spin Dizzy będziemy ratowali Pak Siostrę, która jest córką Pac-Mana, więc na chuj się nazywa Pak Siostra, ale cóż. Ten poziom też był trochę frajecki na Play 1, ale teraz dałem przez mój własny debilizm. Znowu. Gamer, what the fuck? Dwa życia poszły się jebać przez twój debilizm. Okej, okay, te platformy są uber easy do przejścia teraz. W wersji japońskiej te platformy zostały spowolnione, ponieważ one były za szybkie w wersji amerykańskiej. Może zrobię wersję japońską tej gierki, by pokazać, jak ją ostro znerfili. Tylko muszę japońskie ISO znaleźć gdzieś. Ponieważ teraz japońskie wersje niektórych gierek ciężko znaleźć, od kiedy MU Paradise się poszło jebać. Kompletnie. Nawet już mody nie przewrócą tej strony, to jest smutne. Na przykład dzięki MU Paradise mogłem przyjąć sobie japońską Onimusha 4, ale... teraz ciężko ją znaleźć. Na szczęście mam dalej na Play'u dwójce Onimusha 4, ale... jak chciałem sobie emulować na tym, na Xboxie, to nie mogłem w ogóle znaleźć japońskiego Onimusha 4. I powód, czemu ja chciałem emulować Onimusha 4, to jest ponieważ... japońską wersję, to jest ponieważ ona nie ma zrytego poziomu trudności jak w wersji amerykańskiej. Plus wersja japońska też ma dual audio, więc gra jest po angielsku. Okej. Okay. Jesteśmy teraz bardzo blisko klucza. Mam nadzieję, że audio nie będzie okropne, ponieważ jak już mówiłem, moje... chyba to mówiłem w mojej nieudanej próbie nagrania tej gierki. Że audio może być troszeczkę zdowngradowane, ponieważ zapomniałem ustawień. Czy moje ustawienia w Streamlabie wykasowały, a OBS-owi nie ufam z nagrywaniem gameplayu. Ale muszę Framemeistera znaleźć, ponieważ na pewno coś z Playa 2 zrobię w przyszłości. Mnie brało na Ape Escape 3. Ape Escape, który jest bardzo mało grany w polskiej retro scenie. Ale... mnie rozwala do dziś, że kurde wydali tego Ape Escape 2 na playa tego czwórkę i na playu 5 ta gra jest mega niegrywalna, ponieważ emulacja playa 2 na playu 5 jest zjebana. Można lepiej emulować kurde Ape Escape 2 na Xboxie niż na fucking playu. Okej, na górze jest klucz. Ja wiem, ponieważ mam zajebistą pamięć. A nie, ponieważ ja
superdudowałem ten poziom parę godzin na moim normalnym save'ie. Ta sekcja była z piekła rodem na Play 1. Fucking hell. Ciężko się na te platformy skakało. Jak będziecie grali w oryginał, to wysłuchajcie mojej świętej porady. Nie grajcie w Pac-Mana World analogiem. To nie jest pełny analog. Ten analog symuluje tylko kontrolki strzałek. Więc zauważcie, że będzie wam bardzo niewygodnie kontrolować Pac-Mana podczas niektórych skoków. Serio, kiedy ja to zajarzyłem ostatnio grając w Pac-Mana, to zajarzyłem, czemu byłem szajski. Stałem się god gamerem, kiedy odkryłem strzałki w pierwszym Pac-Manie. W japońskiej wersji tą sekcję znerfili, praktycznie platformy bardzo wolno się kręcą. Ale cóż, to jest koniec Battle Blast! Mamy czas teraz na ostatni poziom cyrkowy, który także jest najgorszym poziomem w wersji PlayStation 1, Spin Dizzy. Jak mogę opisać wersję PlayStation 1 Spin Dizzy? Co by było, gdyby Shatan stał się deweloperem gier wideo? Poziomy jak Spin Dizzy są stworzone. Ale cóż, tutaj Paxis uratujemy. I to jest kolejny poziom, który brzmi VHS-owo. Ale remix, który jest tutaj, jest lepszy od oryginału. Jest bardzo energetyczny, jest bardziej energetyczny niż na Play 1. My nie musimy aktywować platform w kanale polskiego gamera 17. Ale szczerze, teraz sobie przypominam, czemu Namco na pewno zremiksowało te utwory. Ponieważ niektóre utwory w Pac-Man Worldzie remiksuje muzykę z Miss Pac-Man. Co powoduje problemy z prawami autorskimi, ponieważ Miss Pac-Man teraz nie należy do... wiecie... Namco, tylko do Ad Games. Szkoda, że nie będzie remake'u Miss Pac-Man. Ale no cóż. Ponieważ ja sobie ogrywałem sobie Miss Pac-Man bez problemu, co nie? I... jak to mogę powiedzieć? Mi się gra, bardzo gra podobała. Ale też gra doszła do punktu, gdzie musiałem farmować, kurde, gwiazdki, by przejść ten... by przejść... ostatnie poziomy. A, polski gamer cheatuje. Więc ta linia kulek by was zabrała na samo dno platformy. To by powodowało, że musiałbym sekcję platformową robić od nowa, ale tutaj spróbuję być hardcorem. Nie będziemy aktywowali platform. W ogóle te platformy jest właśnie są powodem, czemu Spin Dizzy to jest chujowy poziom na Play 1. Pięknie. My ignorujemy prawa gier. Gdyby tak można było też robić na Play 1, to Spin Dizzy nie byłby fucking katastroficznym poziomem. Ale hej, zdobyliśmy checkpoint i mamy kolejny! Śmieszny artefakt z wersji PlayStation 1. Tak samo na Play 1 masz checkpointy sekundę od siebie. Ah,
fuck. Cena speedrunowania mnie tu kosztowała. Ta sekcja też jest frajerska na Play 1. Oh, for fuck's sake, Pac-Man! Albo gamer, nie wczuwaj się w soundtrack, wczuwaj się w grę. Bez możliwości kontroli, nie możesz grać w tą grę. Polski Filosofer 17. Okej, okay, na samej górze powinna być Paxis. I koniec poziomu. Więc tylko nam został Pac-Boy oraz Pac-Mom. Ale to już czas na kolejnego bossa, który nie jest w ogóle bossem technicznie. Na Play 1 i w tej wersji. Nie ma ekstra żyć. What the fuck? Clown Pri. Albo Prix. Więc to jest wyścig, panie i panowie. Tylko w przeciwieństwie do Play 1, gdzie się kontrolowało tą... gdzie się ścigało z klaunami w kamerze trzeciej osoby, to teraz mamy ten oto, kurde, tryb Gran Turismo. Tak, A się jedzie, X-em się hamuje, B się używa Super Turbo i można notować się RB. Nie wiem, po co byście się cofali w tym wyścigu, ale cóż. Talkman! Więc musimy tutaj być na pierwszym miejscu na końcu tego wyścigu. I szczerze, ten wyścig nie był super turnawy na Play 1. Kontrolki były troszkę niestandardowe do wyścigówki, ale hej! Można było się zaadaptować do sytuacji. Plus jakbyście zajrzeli na Play 1, że można te klauny wywalić z trasy, to ten wyścig staje się uber łatwy. Tutaj mamy boosta, który się regeneruje nam, w przeciwieństwie do oryginału, gdzie się tymi wielkimi kulkami można było boostować. To teraz możemy Mega Pac-Mana w formie w pojeździe. Ja tutaj będę trochę cicho się skupiać na tym wyścigu, ponieważ nie chcę mieć klątwy let's playa i ja nie chcę tutaj przegrać. Zakręcik mocny. Okej, jestem już drugi i fuck off, jestem na pierwszym miejscu, już mnie nie dogonią. Nie ma żadnych szans, że mnie dogonią. Oczywiście muzyczka oryginalna z soundtracku. Ani razu nie trafiłem w te bomby, więc jestem chyba pro gamerem, albo jestem mega ścigaczem Gran Turismo, więc Jim, bądź na uwadze, ponieważ nowy Let's Player Gran Turismo się pojawi na kanale.
Okej, jak widzicie już posągi Tokmana, to oznacza, że jesteśmy na samym końcu wyścigu. I wygraliśmy, panie i panowie! I klauny popełniły samobójstwo. To jest gra dla dzieci, jakbyście pamiętali. Okej. Ignorujemy monetek, ponieważ... Okej, nie wiedziałem, że kamerka zmienia się. Ominam monety, ponieważ nie chcę przedłużać tego ekranu ruletki. Jest bardzo późno, jest północ u mnie. Na pewno po moim głosie zajrzeliście, że ja mówię po cichu. Ale cóż, zostały nam tylko dwa światy, panie i panowie. Świat fabryki oraz ostatni świat. I ten świat jest bardzo tragiczny dla mnie, ponieważ ta gra miała zajebiste utwory na prawej jedynce i one zostały kompletnie zmasakrowane tutaj. Oprócz muzyki bossa, każdy utwór tutaj ucierpiał w jakimś sposobem. Ale cóż, nie mogę narzekać, ponieważ już wam powiedziałem powód na pewno temu oni to zrobili. Ale cóż, to był ostatni poziom, który ja 100% zanim nagrywałem tego let's playa, więc hej! Ten poziom jest dalej świeży w mojej łepetynie. W ogóle tutaj jest bardzo dużo niewidzialnych ścian w tej grze, ponieważ Namco chciało zaadresować problem, który plagował oryginał, gdzie Pac-Man bardzo łatwo spadał z platform. Mogłeś iść po prostej linii i jakoś magicznie Pac-Man się wyjebie z platformy. Aha, Pac-Man się złapał, ponieważ Pac-Man jest posłuszny w tej wersji. Na plus jedynce Pac-Man by pokazał mi palec środkowy i by się skasował, jak w Mega Manie Anti-Warrior. W ogóle ja mam hype'a na kolekcję Mega Mana. Szkoda, że na Xboxa nie wychodzi, ale hej, od tego się ma Switcha też. Ale no, ja też wiem, czemu nie wydają Mega Mana na Xboxa, ponieważ Ace Attorney tak rzadko się sprzedawało, że praktycznie tylko wielgaśne gry jak Street Fighter lub Exo Primal będą i Resident Evil będą wychodziły na Xboxa. Jak chodzi o resztę, to praktycznie nic nie będzie wychodziło, ponieważ Ace Attorney się rzadko sprzedawało na Xboxie. Okej, miałem schizę, że kurde był crash nagrywarki, na szczęście nie było crashu. Nie chce mi się nowej nagrywarki kupywać, ponieważ tak bardzo rzadko robię let's play'e. Nie wiem, czy taka inwestycja by się nadawała. Okej, oto Perilous Pipes. Zakończony. Teraz czas na Under Pressure, który miał zajebisty utwór na Play 1 i go zjebali w tej wersji. Naprawdę, mnie to zasmuciło, kiedy robiłem ten poziom, ponieważ wersja płytowa istnieje na YouTubie. Ale cóż, czas na Under Pressure. Ta muzyka też była muzyką w pokazówkach Pac-Mana World na GBA, ale jak ja już mówiłem, nie grajcie w Pac-Mana World na GBA, jak chcecie grać w szajskie gierki. Ironia taka, że wykasowali co nie... wykasowali kompletnie świat klaunów oraz świat... fabryczny z wersji GB, ale muzyka pozostała. Życia nie potrzebuje, mamy 14 żyć, damy radę, baby, damy radę.
Okej. Okay. Tutaj jest litera P. Będę pamiętał, kiedy będę ten poziom 100% po tej sesji. Tum, tum. Auć. Okej, nawet nie wiem czemu próbowałem tą grać tą grę przez monitor z malutkim lagiem mikrosekundowym poprzez nagrywarkę, ale ej. Extra challenge, ponieważ ta grań w ogóle ci nie daje hard mode'a, tylko easy mode'a, który jest przecież za łatwy. W ogóle se odkupiłem gry Dark Souls na Xboxie. Więc mam teraz wszystkie gry Souls na Xboxie, oprócz Demon's Soulsa i oczywiście Bloodborne, bo nie wyszło na Xboxa. I szczerze, chcę se w trójkę ponownie zagrać, ponieważ trójka to jest moja ulubiona gra z serii Dark Souls. Ale jak chodzi o ogólną ulubioną grę Souls, to jest Elden Ring. Elden Ring był moim narkotykiem przez parę dni. Jezus Chryste, Elden Ring, jak nie wygra gry roku w tym roku, to będę bardzo wściekłym zagramerem. What the fuck? Na cię nie ruszyłem, gra. Ale cóż, gdybyście grali w wersję PlayStation 1, to tak się by działo cały czas, takie śmieszne fejle. Wii! Ta sekcja została znerfiona w soundtracku. Co mnie smuci do dziś. Ale hej, może wyjdą za Blade'em, który naprawi soundtrack. Ale naprawdę wątpię. Ale hej, tą wersję PC-tową, które zmodują płytowy soundtrack tego poziomu. I tutaj był checkpoint, fucking hell, jak mogłem tego nie zauważyć? Tiu, tiu, pipipiu, pipipiu, letytyp. Zapomniałem, że nie mogę strzelać pod wodą. I odgłos rekina jest prosto zerwnięty z playa jedynki. Fucking hell, jego nos mnie prawie skatował. What the fuck? Przynajmniej można metalowym Pac-Manem te rekiny skasować. Powoli, nie raszujemy. O nie, na dół nie wracam, sorry gierka. Ta sekcja jest frajerska na playu jedynce, ciężko na te platformy skoczyć i jak się skoczy, to można też łatwo się ześlizgnąć. Platformowanie w Pac-Manie World na playu jedynce było super radzieckie. Ale hej, platformowanie w Pac-Manie World 2 było zarąbiste, które może zrobię w przyszłości. Kiedy będzie mi się chciało, polski Rebellion 17, kurde Edgelord, decyduje kiedy let's play'e będą. O kurwa, ćma, spierdalaj. Jestem atakowany przez ćmy, kurwa, na replayu. Sorry. Tylko jest tak ciepło w Anglii, że ćmy sobie lubią przyletywać do mojego pokoju.
G-Fuck. G-Fuck Kasi są nieprzewidywalni, ponieważ kiedy chcesz atakować ich zadkiem, to wtedy oni kurde podnoszą ogień do góry. Jak chcesz ich strzelić, to kurde ogień jest teraz po boku. I cię zastrzelę. Jak trafię. Albo cię zgniotę zadkiem, nieważne. Ponieważ poziom zaliczyliśmy, baby! I teraz prawną butelkę Pepsi otworzę. Która jest zimna. Nie mamy ekstra życia niestety za punkty, ale cóż. Mamy wystarczająco. Ale cóż, czas na kolejny poziom, Down the Tubes, który jest lepszy tutaj niż w oryginalnej wersji. Ponieważ są niektóre sekcje, które trzeba pod wodą nawigować metalowym Pac-Manem i jak go stracicie, to nie możecie poziomu 100%ować bez zabijania się. To naprawili to w tej wersji, gdzie metalowa kula się respawnuje po jakim... What the fuck? Co to kurde miało być? Atak komunistyczny. Okej. Też chciałbym, żeby spaczowali te oto kurde platformy odbijające się, ponieważ one są nieuczciwe. Mój zadek ma kontakt z tą platformą, ale gra tego nie chce rejestrować. O! Moja wina, kompletnie o tym zapomniałem. Ale niepotrzebny nam jest metalowy Pac-Man. Ponieważ każdy wie, że metal jest słabszy od organicznych istot. Dlatego Megatron zginął w Beast Machines. Bo był metalowy, 100%. Łapcie Pac-Man! O, zawiodłeś mnie, synu. How could you do this to me, bitch? Teraz. Tam jest Pac-Boy. I szczerze, możemy teraz skończyć poziom. Ale nie możemy. Ponieważ trzeba go ocalić. A żeby go ocalić, to trzeba mieć owoc. Który jest markowany tą oto opaską niebieską. Która jest bardzo przydatna, ponieważ w oryginale ciężko byłoby zajarzyć, co jest ten. Jaki owoc ci by dał dostęp do klucza. Więc plus dla remake'u po raz drugi. Szczęście, ja wiem, gdzie dokładnie trzeba iść. Żeby zlokalizować owoc, który nam jest potrzebny. I powód, czemu ten poziom jest lepszy tutaj niż w oryginale, to ponieważ jak otworzysz te bramy, gdzie jest ten metalowy Pac-Man do zdobycia, to jak stracisz tego metalowego Pac-Mana, to tracisz kulę na stałe. Więc musisz zginąć, żeby się to pojawiło ponownie. To nie jest wielkim problemem tutaj, ponieważ te kule się respawnują, jak już mówiłem wcześniej. Baby! Thank you.
Dobra, mamy teraz kulę, która jest jest bardziej bliżej wody, więc będziemy mieli więcej czasu. I mamy ekstra życie, to jest zarąbiste. A. Jak nie rekin, to bardzo gorąca rura. Okej. Nie wiem, jak ja oberwałem od tego kolesia, ponieważ ewidentnie był kontakt z moim zadkiem, ale no hej. Nie będę krytykował. Jeszcze. Dobra. I życie mamy ekstra, które na pewno zaraz stracimy przez mój debilizm platformowy. Normalnie przyszłość przewidziałem. Ale jeszcze nie możemy tej sekcji opuścić, ponieważ potrzebny jest nam ten oto owoc. Nie wiem, po co tutaj weszłem znowu. What the fuck, gamer? Ty debilu. You downer. Okej, tutaj był cały czas ten owoc. Ale zanim mam jeszcze tą ekstra kulę, to zabijmy tego rekina, bo mnie wnerwia frakas z jego odgłosami PlayStation 1. Z jego mega skompresowanym odgłosem. Dobra. Teraz wracamy na samą górę. To nam nie zajmie długawo. Aha, jestem szybszy od tego rekina. I mogę pływać pod wodą. Sonic musi być teraz zazdrosny. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy klucz. Teraz musimy podwyższyć wodę, byśmy mogli się dostać do Pac-Boya. I voilà! Pac-Boy jest praktycznie uratowany. Technicznie ten poziom teraz jest super krótkawy, ponieważ bez stuprocentowania tego... Bez, wiecie... tego wymagania ratowania rodziny, ten poziom no, ma bardzo krótki koniec. Ponieważ nie trzeba się pitolić szukaniem owoca, który wam odblokuje klucz. Dobra, pływamy sobie powoli na koniec poziomu, który jest już tutaj. Nie zginę na samym końcu przez tego fakasa. I ta! To był ostatni poziom fabryczny w tej oto grze. I więc teraz czas na naszego bossa, który praktycznie jest kompletnie inną walką od oryginału. Chrome Keeper jest znany z tego, że jest najgorszym bossem w tej grze z powodu tego, że to praktycznie nawet nie jest walka z bossem. Praktycznie tylko klikasz przyciski przez parę sekund i to go zabija. Tutaj mamy troszkę bardziej aktywniejszą walkę, która jest oparta na odmiennych planach, które nam go Home Tech narysowało, ale nie mogli tego zimplementować na PlayStation 1, ponieważ Chrome Keeper był dodany jako boss na samym końcu gry wraz z Anubisem Rex. I także Chrome Keeper był jednym z dwóch bossów, który miał pasek życia na PlayStation 1. Więc ta walka jest trudniejsza, ale bardziej interesująca niż na Play 1.
Chromekeeper także ma bardzo antagonistyczny wygląd, w przeciwieństwie do jedynki, gdzie on wyglądał bardzo derpowacie. Ale praktycznie walka polega na tym, żebyśmy unikali jego ataki i musimy poczekać, aż się pojawi metalowa kula, która nas zmieni metalowego Pac-Mana. I potem będziemy metalowym Pac-Manem, to wtedy będziemy mogli po tych rurach chodzić, co nam pozwoli zaatakować Chromekeepera. I możemy go zaatakować dwa razy. Potem po dwóch uderzeniach on dodaje do swojego ciała nowe bronie, co będzie utrudniało walkę. Więc trzeba po prostu tutaj przetrwać. Więc teraz będzie rakietami strzelał. Nie wiem, czy mu w tą bombę wskoczyłem, to mój debilistyczny unik. Ale ta walka jest bardziej interesująca od tego, co było na Play 1, gdzie kurde trzeba było klikać w te przyciski. Dawaj, jeszcze będę miał czas na drugi atak. Okej, ale nie zdążyłem uciec na czas. Och, też nie zdążyłem na czas, jakby się, zanim się pokazówka włączyła. Ponieważ jak się pokazówka włącza, to wtedy lokacja Pac-Mana się zmienia. Ale ta, oto nasza pierwsza śmierć w walce z bossem. Polski Gamer 17 już nie jest oficjalnym graczem, jest teraz tylko betą. Albo Sigmą. Więc może go tylko atakować, kiedy jego brzuch świeci się na czerwono i voila. Nie mogę wyłączać tych pokazówek, więc musimy obejrzeć jego upgrade po raz drugi. Raz. Dawaj. Dwa. Och. Skok był za niski przez formę metalową. Ale cóż, już czas na ostatni upgrade. Teraz ma lasery, gnida. Ja sobie znajdę życie. Hover się tutaj bardzo dobrze przydaje. Jej! Kawałek życia! Więc ten boss wraz z Tokmanem to byli najtrudniejsi bossowie dla mnie, kiedy grałem w tą grę pierwszy raz. Ale Chromekeeper to bardzo dobry upgrade w tej grze. Jeden z najgorszych bossów stał się jednym z moich ulubionych. Strynie, obejrzcie sobie wrestling pomidorowego i zobaczcie, jak okropny ten boss jest na Play 1. No ale cóż, oto świat fabryczny zaliczony. Teraz mamy odblokowany ostatni świat. Zamek duchów. Albo nawiedzony dom. Ale ja to mówię na to zamek, ponieważ więcej elementów zamkowych jest w tej wersji. Okej, więc zamiast teleportowania się, to zróbmy to ceremonicznie. Wejdźmy do ostatniego świata z buta. I w ogóle lubię prezentację tego ostatniego świata. Jest oparta na wyciętej sekcji Wyspy Duchów z Playedynki, gdzie oryginalnie brama Tokmana była oddzielną sekcją, która cię zaprowadzała do zamku i podróżowałaś po tym zamku i potem była brama do bossa. Można do tej sekcji dostać się przez haki, więc polecam. Ale cóż, tutaj będziemy ratowali Pac-Mam. I ta.
świat tak nie na trudny nie jest, ale tutaj będzie dużo duchów i następny poziom ma pajączki, więc bądźcie na uwadze, jak macie arachnofobię. Czemu nie? Jak nie stuprocentuję tej gierki, więc mogę sobie uciec Mega Pac-Manem. Ale z tego co sobie przypominam, te poziomy miały deszcz, albo ostatni poziom miał deszcz. Nie pa, na prawie jedynce jakby co. O! Kurde, przez chwilę Pac-Man był Jezusem Chrystusem, chodził po powietrzu. Albo Pac-Chrystusem. To było blisko, panie i panowie, to mi się nie podobało, ale cóż, mam omega skille platformowe. Hover się bardzo przydaje, ale pewnie zauważycie, że ja bardzo mało tego hoveru używałem podczas tego let's playa. Ponieważ ja jestem Sigma Gamer 17. Tak, wiem o Sigmach, panie i panowie, więc nie musicie mi mówić, jaka to jest okropna rzecz. Dopiero teraz przypukałem, że księżyc ma gębę Tokmana na górze. O, widzicie? Po lewej stronie? Lewy górny róg? Fajny taki detal. Ciekawe, czy on jest też na prawej jedynce. Próbowałem grać w wersję PlayStation 1 po graniu w repack i naprawdę ciężko powrócić do oryginalnej wersji. Już wiem, jak się ludzie czują, kiedy mówią, że nie mogą wrócić do Crasha Ensign Trilogy. Nie mogą wrócić do oryginalnego Crasha po Ensign Trilogy oraz Spyro. Ale wiecie co, Spyro sobie chyba ściągnę na Xboxie. Mam go kupionego od dawna. I coś mnie bierze ochotę na Spyro. Zada też niedawno grałem w Crasha 3 i go 100%owałem. Bo się nudziłem. Nie chciałbym się grać w innego RPGa. Bo już miałem to... Dwa RPG pod rząd. Trzy RPG. Więc Final Fantasy 13. Gra jest okropna, nie rekomenduję. Potem grałem trochę Final Fantasy 13-2, ale potem przestałem grać, ponieważ potem uczyłem sobie Xenoblade Chronicles. Chciałem sobie przejść ekstra fabułę, która była w definitywnej edycji jedynki, którą jeszcze nie grałem. I potem Xenoblade Chronicles 3. Wiem, że jestem troszeczkę od RPGowany. Ale teraz może będę grał w w Xenoblade 1 i będę grał, co robił na 100%. Tak casualowo, nie będę nagrywał RPGa na kanale, ponieważ... Nie wiem, czy chcecie mnie jeszcze oglądać, panie i panowie. Szczególnie takie długawe let's play jak Xenoblade. Bo Xenoblade są strasznie długimi gierkami. Szczególnie kiedy robicie sidequesty, fucking hell. Dlatego nie kupiłem tego, Soul Hackers 2, ponieważ gra słyszałem, że jest super długawa, plus też czekam na tego, na Personę 5 na Xboxie, bo wychodzi na Game Passa. Tylko znając samego siebie, gierkę na pewno kupię. Ponieważ jak chcę już grać w gierkę, to już wolę być właścicielem tej gierki. Szczególnie ponieważ Persona 5 jest tak fucking długawa, że na pewno ona już zejdzie z Game Passa, kiedy będę przy końcu gry. Okej, trafię. O, nieważne. A no, tutaj jest koniec, zapomniałem. Ja debil, dlaczego ta platforma zawiera? Się dowiem, kiedy będę robił ten poziom na 100%.
Ale cóż, czas na ostatni poziom, gdzie będziemy zdobywali klucz oraz będziemy potem wartowali Pac-Matkę. Głupia nazwa, jestem większym fanem Miss Pac-Man, ale już to mogę zrobić, panie i panowie. I to jest poziom z pająkami ostatni. W ogóle bardzo mi się podoba, że też podróżujemy po Zamku Duchów. W przeciwieństwie do oryginału, gdzie wszystko się działo na dworze. To było sexy platformowanie. Mario z Mario Odyssey byłby bardzo zazdrosny tymi sektownymi skokami. Nie wiem czemu, ale ten bardzo głośny odgłos śmierci szkieleta mnie rozwala trochę. Muzyczka taka turururururu. Jej, jesteśmy teraz w katakumbach, gdzie są trzy pająki. Które śmieją się jak szatan. Wiecie co? Podjąłem decyzję. Może po tej gierce zrobię Pac-Mana World 2 na Playa 2, tylko tym razem pokażę wam ten emulator tego Playa 2 na Xboxie. Jesteście za? Czy jesteście przeciwko zajebistości emulacji? Odpowiedź jest wasza. Tylko jak nie wiem, czy na ten let's play zobaczycie, ponieważ zapomniałem też, że jakieś dziwne dziwactwo się dzieje na Steamie i z Vegasami, więc zobaczymy, czy mój Vegas jest dalej aktualny. Jak działa, to wszystko będzie tacy i będziecie ten szajski longplay oglądali. Okej, już się nie będziemy pitryli z pająkami. I tam jest nasz ostatni klucz tej gierki, ale najpierw trzeba mieć randkę z pająkami po raz drugi. Uhu, to chciało mnie zgnieść, ale się nie... A nie, nie ma pająków tutaj. Fuck, czuję się urażony. Gdzie są moje fucking pająki? What the fuck? Sexy pająki. Z Beast Wars. Black Arachnia i jej asety, znaczy jej wygląd, który jest oparty na prostytutce, tak animatorzy potwierdzili. Czy powrót polskiego gamera jest bezpieczny dla nowej ery progresywności? Dobra, ten poziom już zaraz powinien się kończyć. Mamy klucz, minęliśmy literę M. Jesteśmy już w połowie poziomu, więc nie jesteśmy już tak blisko końca, więc to ja pierdolę. Aha, nie potrzebuję platformy rewolowej. Jestem championem platformowania, ale nie jestem championem unikania ataków. I finał jest na samym... No, tam jest koniec poziomu już. Jestem hardcorem, tylko z jednym życiem przetrwałem.
Miałem czas na ostatni poziom platformowy przed ostatnim bossem, Grave Danger. Tutaj będziemy ratowali nie Miss Pac-Man, tylko Pac-Matkę. I to jest głupia nazwa, mówię to po raz drugi w tym samym świecie, w ciągu 10 minut. Grave Danger! Więc... ten poziom nie mogę tak troszeczkę znerfić jak na oryginale, ponieważ jest jeden skok, który możesz tak znerfować. Ale poczekajcie, najpierw mi ktoś się ten... Voila! O! What the fuck was that, gamer? Co to było? Dobra, najgorsze za nami. Te chmury były frajerskie na prawie jedynce, ponieważ ciężko było ocenić, czy ten skok zaliczysz, czy nie, ponieważ chmury były praktycznie pikselką 2D. Aha, sequence break, motherfucker. Au! Fucking hell! What the fuck, gra? Aaaa! Zeus się zemścił. Za coś. No, tutaj jest taka wielgaśna blokada, której nie mogę przeskoczyć. Jeszcze. Albo... What the fuck? Co to by... Tak. Popełni samobójstwo, gamer. To pozwoli ci przejść przez ściany, ponieważ będziesz duchem prawdziwym. No. Nie. Nawet nie próbuj. Na speedrunach można ten skok zrobić, ale nie tutaj. Nie w ripaku. Albo... Nie, zapomniałem, niewidzialne ściany plagują tą gierkę trochę. Muzyka jest tak fucking głośna na słuchawkach, że nie słyszę efektów głosowych. Tyry, ty, tyry. Ach. Myślałem, że Pac-Man zje tą chmurę, ale cóż, widać, że on nie ma ochoty na elektryczne chmury. N. Czy ja mam owoc, który jest wymagany? Bo zapomniałem, że chyba zrobiłem ten sam błąd, co... No! Fuck this, umieramy. Popełniłem ten sam błąd, co na moim pierwszym graniu w tą grę. Zapomniałem, że jest jeden owoc na górze chmury, a ja te chmury kompletnie olałem jak leser. No, nie ma powtórek. Więc muszę teraz z buta wrócić jak leser. Szczerze, kiedy robiłem wersję ripakową tego poziomu, to szczerze zapomniałem, jak długawy ten poziom był, ponieważ na Play 1 przez tą bramę można było przeskoczyć bez problemu. Chyba tutaj będzie jeszcze jeden pająk. Na pożegnanie się. Goodbye, Pac-Man, my love. Nie, nie będzie pająka tutaj. A. Uuu.
Okej, przynajmniej checkpoint jest tutaj, panie i panowie. Nie. Wszystko było taktycznie zaplanowane. Ponieważ jestem master planerem. Testowałem animację śmierci. Dobra, czas platformować po chmurach. I uratowaliśmy wszystkich członków rodziny Pac-Mana, co nam gwarantuje dobre zakończenie, które jest nowe do tej gierki. Okej, włączamy to, niepotrzebne, to tego nigdy nie wygram. Raz mi się lub dwa razy udało wygrać. Ale cóż, nadszedł czas na ostatniego bossa. Walka z Tokmanem. I panie i panowie, walka z Tokmanem dostała wielki upgrade. Praktycznie ten boss jest super trudny i praktycznie wymaga uratowania rodziny, ponieważ on cię rozpierdoli za pierwszym razem parę razy. Ponieważ to jest kompletnie oryginalna walka z nowymi atakami, które w ogóle nie istniały w wersji na PlayStation 1. Ale cóż, zanim rozpoczniemy walkę z Tokmanem, to będzie cutscenka, która będzie troszeczkę trwała. W ogóle interesująca zmiana, kiedy Pac-Man wchodzi do imprezy Tokmana, to wszyscy duchy uciekają od niego. A tutaj teraz, wow, to prawdziwy Pac-Man! Blablabla. Więc oto walka z Tokmanem. Ta walka ma 3 fazy. I 3 paski życia. Muzyka, która teraz leci, to jest japońska wersja walki z Tokmanem. Z japońskiej wersji Pac-Mana World, która ma... dodane do muzyki. I pierwsza faza Tokmana jest bardzo łatwa. Więc... zanim będziemy go atakowali, to ja tą walkę wytłumaczę. Więc w oryginalnym Pac-Manie World trzeba było uratować wszystkich członków rodziny Pac-Mana, żeby ta walka się odblokowała. Inaczej, nawet jak będzie wszystkie poziomy i wszystkich bossów, to ta brama będzie zamknięta, dopóki nie uratujesz wszystkich. I podczas walki z Tokmanem, kiedy stracisz wszystkie życie, to każdy członek cię raz wyleczy. I tak samo działa to tutaj też. W wersji na GBA ta walka jest trudniejsza, ponieważ oczywiście ratowanie rodziny jest opcjonalne. Ponieważ... wersja GBA jest zjebana, po prostu. Więc ta. Tokman bez członków rodziny możecie z nim walczyć bez członków rodziny w wersji Repack, ale będziecie mieli oryginalne skończenie, gdzie Pac-Man praktycznie zabija Orsona. Nie, on nie zabija, on go zjada. Ale ten... walka super trudna, ponieważ Tokman ma 3 formy. I każda forma ma swój własny pasek życia. Więc ta walka jest naprawdę super trudna. Ja zgameowerowałem na Tokmanie za pierwszym razem, mogę też dodać, ponieważ walka była trudnawa. Ale cóż, pierwsza forma jest bardzo łatwa. Praktycznie ona jest taka sama jak na Play 1, trzeba w niego strzelać tymi oto pak kulkami, power pelletami. Albo możecie w niego skakać normalnie, o tak. Ale oczywiście on też lubi latać i jak... Ej? What the fuck? Więc glitch, panie i panowie, powinien mnie puka wyleczyć teraz, ale hej.
Nie narzekam, ale czuję się zdradzony przez grę. Okej. Możecie na niego skakać, możecie na niego rewrolować, albo możecie na niego strzelać tymi kulkami. Ale jestem szajski, więc teraz będę wyleczony. I jak wy chcecie być jak najmniej leczeni, ponieważ ta walka będzie trudniejsza, tym więcej możecie zabierzemy. Okej, po pierwszej fazie. Teraz Tokman zje metalową kulę, co spowoduje, że on będzie nietykalny. I praktycznie musimy czekać, kiedy on wystrzeli kulę metalową sam i będziemy mogli go atakować. Mój rekomendowany atak to jest Revroll i teraz on używa ataki z wersji PlayStation 1, które są troszkę bardziej zagradowane, ponieważ mają większą falę niż na Play 1. Czekajcie, aż Tokman zejdzie na arenę, ponieważ ta metalowa kula nie ma aż takiej dużej, długiej wytrzymałości jak kula Tokmana, która trwa wieczność. Dobra, spadamy. Udało nam się mu tylko przy życiu mu zabrać. I teraz nas wyleczy pies! I oczywiście to leczenie nie jest stałe. Jak wszystkie postacie cię wyleczą, to wtedy koniec. Praktycznie nie macie już kto leczyć. Wow! Dawaj, wystrzel te kule, stary. Nie mam tutaj wieczności, mam do roboty iść jutro. O! Za wcześnie wziąłem kulę, ale hej. Wow. Okej, okay. Przynajmniej on skoczył na tam dalej, a nie kurde, nie zaczął spamować jego atak latający. Raz, dwa. Okej, okay. Czas na ostatnią fazę, która wygląda na super łatwą, ale mnie skasowała parę razy. Więc tutaj trzeba zranić przynajmniej jedną nogę Tokmana, żeby on spadł. I każdy jego krok robi tą falę, więc bądźcie na uważni. Na szczęście tylko jedna noga musi oberwać. Nie musisz mu obu nóg strzelić. I potem trzeba atak zadkiem zrobić mu na głowę. Albo tutaj tak. O, fuck, na środek i niech mnie profesor Pak wyleczy. Ale ten atak jest też ciężki do uniknięcia, ale jak będziecie na samym środku, to praktycznie jesteście nietykalni. Proszę. Dobra. Baby, yeah! Okej, jeszcze jedno życie i po Tokmanie.
Albo można też rewrolem go zaatakować. Co przecież powinno być szybsze od kulek, ale hej. Okej. Okay. Przedostatnie leczenie jakby, co? Jak mi spak... Pak, matka da ci życie, to wtedy już nie będziesz miał potem żadnego leczenia. Ale to jeszcze nie koniec walki, panie i panowie, ponieważ mamy jeszcze jedną niespodziankę. Beach Lab! Waka waka! I właśnie, panie i panowie, przeszliśmy Pac-Mana World Repack. I wraz z tym też odblokowaliśmy dobre zakończenie. Jak pamiętacie, złe zakończenie tej gry i oczywiście oryginalne zakończenie Pac-Mana World pokazuje, jakim wielkim mordercą Pac-Man jest, ponieważ okazuje się, że Pac-Man to tak naprawdę Orson, który chciał być tylko kochany przez inne duchy, ale ponieważ on jest duchem, to wiecie, nikt nie kocha duchów, więc on imitował Pac-Mana, by dostać szacunek. Pac-Man reaguje praktycznie jak Pac-Man i go zjada natychmiastowo, ale ponieważ uratowaliśmy rodzinę, to Pac-Man teraz to Orsonowi wybacza. I to jest nowe zakończenie, jakby co, panie i panowie, które tylko odblokujecie, ratując rodzinę. Więc tutaj teraz wam gra będzie pokazywała każdego członka rodziny. W hub worldach, których ich uratowałeś. W złym zakończeniu, praktycznie zamiast tej sceny, to gra ci pokaże poziomy, w których te postacie są uwięzione, tylko tym razem duchy uwalniają te postacie. I w tej cutscence w złym zakończeniu nie ma duchów. Ale ta... Kontynuujemy z urodzinami jak normalnie. I to było dobre zakończenie, panie i panowie. Więc, panie i panowie, to był Pac-Man World Repack. I tak, to jest grywalna sekcja, gdzie możecie zrobić wszystkie liczby, wszystkie litery thank you for playing. I mamy nawet fajny utwór japoński, który nie był w oryginale, ale cóż. Więc jaka jest moja opinia na temat Pac-Mana World Repack? To jest bardzo dobry remake. Oczywiście weźcie też pod uwagę, że ta gra nie była robiona z takim samym budżetem jak na przykład Spyro, Reignited Trilogy albo Insane Trilogy. Budżet tej gry jest ewidentny, na przykład brak dubbingu, który był w oryginale, albo to, że nie mogli zremasterować kompletnie całego soundtracku, ale gra jest kompetentna, panie i panowie, i bardzo polecam ją na każdą platformę kupić praktycznie. Plus, jak się ta gra będzie dobrze sprzedawała, to może będziemy mieli remake Pac-Mana World 3. World 2, kurde. Wątpię, że wszyscy tą trójkę zremasterował, no ponieważ ona jest taką troszkę bardziej cyniczną gierką. Ale szajska gierka to nawet też nie jest, wiecie, Pac-Man World 3. Ale ja bardzo polecam ten remake. Ja miałem hype od kiedy ogłosili tą gierkę na Nintendo Direkcie i naprawdę... Nawet jak ją proszę w 2 godziny, to szczerze nie poczułem się okradziony, ponieważ hej, miałem przyjemne 2 godziny niż kurde przyjemne 2 godziny, potem kurde chujowe 3 i potem zajebisty finał. Ale hej, jak macie wersję PC-tową, to czytałem wymagania i na tosterach ta gra będzie stosowała. Albo na emulatorze Switcha. Albo jak chcecie, możecie zawsze zagrać w oryginał. Ale będziecie mieli lepszą przyjemność grania w tą grę niż w oryginał. Ale jak ja już mówiłem już parę razy podczas tego let's playa,
Jak chcecie sobie obejrzeć let's play z oryginalnej wersji Pac-Mana World, to obejrzcie let's play pomidorowego, jak on go zrobił. Szczerze sobie wyobrażam, gdyby okazało się, że Pomidor nie zrobił tego let's playa. Więc reklamuję kanał pomidorowego bez powodu. Albo to zmusi go na zrobienie let's playa Pac-Mana World. Ciekawe, czy zdobędę wszystkie litery thank you for playing tym razem, ponieważ za pierwszym razem kompletnie zapomniałem, nie wiedziałem, że trzeba było litery zdobywać. Teraz G mi brakuje. G. Yeah, baby! Okej, gra, fuck you too, jak nie możesz mi, kurde, pokazać A i P. No ale cóż, to był let's play z Pac-Mana World Repack. Ale to jeszcze nie jest koniec let's playa, wam pokażę złe zakończenie, które jest też odblokowane. Na szczęście to jest jedna z tych gier, która odblokowuje oba zakończenia, kiedy zdobędziesz wszystko. Nieważne, który save pokażę, szczerze. Okej, więc się cofniemy do świata piratów. I też po przejściu gry macie odblokowanego oryginalnego Pac-Mana. I emulacja jest oparta na Pac-Manie Muzeum, który teraz jest na Play 5, Switchu i Xboxie. Oryginalny Pac-Man. Także on jest w normalnym Pac-Manie World, który można od samego początku włączyć. I wiem, że zdobywasz achievement przechodząc 9 poziomów tego Pac-Mana, ale hej, wracamy do Wyspy Duchów. I teraz mamy ten oto leżak, który nam łączy wszystkie pokazówki. Opening, prolog, pokazówka przed Tokmanem, napisy końcowe, zakończenie dobre i złe zakończenie. No i teraz właśnie tutaj jest zmianka, o której mówiłem wcześniej. Teraz duchy uwalniają reszty członków Pac-Mana. Sorki, że was porwaliśmy. YOLO, bitch. Eta. Że nawet nie wiedziałem, że to zakończenie istnieje. Ale hej. Czemu nie? Jak chcieli, żeby ratowanie rodziny było opcjonalne, to cool. Tylko ciekawe, szczerze sobie chyba zrobię save'a, gdzie nie ratuję rodziny i spróbuję pokonać Tokmana bez leczenia, ponieważ walka ciężka jest. No i co? To praktycznie wszystko. Praktycznie aż takich wielkich różnic nie... Jest wielka różnica. Pac-Man morduje Orsona. Pilota Tokmana, ale hej. I technicznie Pac-Man nie zabił Orsona, ponieważ Orson się pojawia jako protagonista w Pac-Manie World 3. Ale cóż, panie i panowie,
Mam nadzieję, że wam ten przewidywalny let's play się podobał. Tutaj PolskGamer17 i może jak wrócę, to zrobię Pac-Mana World 2 na Playa 2, grając na emulatorze Playa 2 na Xboxie. Fucking skomplikowane to jest, ale hej. Ja was żegnam. Adios.